Prognoza pogody Celestyna Grzybyta. Dzień dobry. Ostatnie dni stycznia będą przynosiły w całym kraju niespokojną, wietrzną pogodę z dużymi zmianami ciśnienia. Już dzisiaj w nocy w całym kraju mocno powieje. Spodziewamy się porywów do około 80 km na godzinę. Nad morzem do 90, na Bałtyku sztorm, a wysoko w górach do 120 km na godzinę. W nocy w wielu miejscach pojawią się też opady deszczu ze śniegiem, śniegu, lokalnie na zachodzie deszczu, więc na drogach będzie ślisko. Przy czym ta noc ciepła z temperaturą od minus 1 do 3 stopni. Jutro utrzyma się wietrzna pogoda. Przed południem możliwe są porywy do 65 km na godzinę. Na południowym wschodzie do 75 km na godzinę. Wysoko w górach do 90. No i do tego na przeważającym obszarze popada śnieg, więc lokalnie będą się tworzyły zawieje i zamiecie śnieżne. Natomiast od Zatoki Gdańskiej i Warmii przez Kujawy aż po Śląsk pojawią się opady deszczu ze śniegiem i lokalnie też samego deszczu, bo tam będzie trochę cieplej. Po południu na zachodzie poprawa pogody, wiatr tam będzie już słabszy, opady pozanikają i nawet wyjrzy słońce. Natomiast na pozostałym obszarze nadal silny, porywisty wiatr, przewaga chmur i miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Mocniej może padać na południu, a także na krańcach wschodnich. W górach przybędzie do 10 cm śniegu. Ciśnienie będzie rosło, w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. Weekend w całym kraju też z silnym, niebezpiecznym wiatrem i z różnorodnymi opadami, od deszczu po śnieg. Szczegóły sprawdzimy po głównym wydaniu wiadomości. Już teraz zapraszam do zobaczenia.